A tak, póki pamiętam, mam już 4 z 6 części naszego przyjaciela kościanego. O, gdzie tam biegnie. Wniosek jest taki, że zapewne chcielibyśmy... Boże, to to padaczka. Zapewne chcielibyśmy odzyskać jeszcze pozostałe dwie i dołączyć go do naszej drużyny po raz kolejny. Nie sądzę, że był to zły pomysł. Piąta jego kość leży tutaj. Znaczy, ciężko mówić, że piąta kość, bo w większości to są po prostu stety kości. Ja bym na to nie patrzył, przez ten lat wiodła jedna z trzech dróg do rezydencji Vipera, więc nie można. Te? Bonusy do statystyk? O, tego się nie spodziewałem, więc nie można oczekiwać, że po prostu będzie jakoś wybitnie trudno. Czemu nie mogę się tam dostać? Zastanówmy się, czemu nie mogę się tam dostać? Pewnie dlatego, rozumiem. Standardowo. Wszyscy muszą być szybsi ode mnie. Czekaj, Tania to była. Żeby wszystkie walki były takie proste. Coś tak, że jest to tyle prosto, że nie ma czegoś jak punkty many i można się leczyć praktycznie po każdej walce. Nie chcę! Ale oni są. Cholera. Trafiłem. Jeszcze raz. I trzeci. To części kryta, zbieram to jeszcze pikuś. Pan pikuś. Pomyślałem tego, jak ciężko jest zdobyć piątą, przepraszam, szóstą kość. Znalazłem uplift. Ale to oznacza, że kość będzie gdzieś tutaj. Gdzie? Czemu nie mogę? Chciałem tam wyskoczyć. Dziwne, kość powinna być gdzieś tutaj. Cóż. Gdzie może być ta cholerna kość? Zastanówmy się. Gdzie też może być ta bezczelna kość, która przede mną się chowa? Odnoszę wrażenie, że wiem dokładnie, gdzie ona może być. Co to do cholery jest? Wygląda na to, że to coś zostało, co robimy? Z chęcią bym coś zrobił, tylko pytanie za 100 punktów. Co? A tak, właśnie. Jest jaskinia. Notes. Przeczytajmy. Aby obudzić potwora blokującego drogę, użyjcie tych aromatycznych jagod i sprawdźcie ich na wszystkich roślinach.
trochę z tych roślin może być zauroczonych zapachem. Są potwory w lesie, które jedzą nasiona tych roślin. Użyjcie tych nasion, aby przyprowadzić te potwory do potwora blokującego drogę. A kiedy już go obudzicie, musicie go tylko pokonać. W moim przypadku on nie pokonał. Ja zostawiam tu przydatną notatkę dla kogokolwiek, kto chciałby przejść. Pomieszana z kośćmi jest jedna, która zupełnie odstaje od reszty. Weź ją. Wspaniale, zawsze byłem na to się zdenerwowany. Myślę, że byłem wściekły na siebie za to, że nie miałem talentu. Każdy śmiał się ze mnie albo denerwował mnie. Nienawidziłem się. Jestem pewien, że nie jesteście tym zainteresowani. Chodźmy już. Dobra, to jeszcze skrzynka. Zatem aroma płucz. Nie skorzystam. Szósta część naszego towarzysza Zai znajduje się na Wyspie Przeklętych. Miejscu, w którym nie powinien stawiać nogi żaden śmiertelnik. Aczkolwiek, czy ja wyglądam na osobę, która przejęłaby się stwierdzeniem nie powinien? Znalazłem oszodu. Boże. Aż się boję pomyśleć, co będzie następne. Znalazłem pomieszane kości. O człowieku, nie wiem, która kość jest, która... połączę je po prostu. Stopa połączona do nogi. Noga połączona do kolana. Dobra, dobra, już się zamknę. Nie, ale poważnie, dzięki za pomoc, ludzie. Jestem wreszcie w jednym kawałku. Sądzę, że się spotkamy kiedyś gdzieś. Pewnego dnia odwdzięczę się wam. No cóż. Nasz nowy kolega właśnie od nas odszedł i udał się do swojego domu. A ja pozwolę sobie pokazać, dlaczego jest to miejsce, w którym nie powinien stawiać nogi żadny śmiertelnik. Przynajmniej nie w tej chwili. Też prędzej czy później i tak będziemy musieli tutaj przyjść. Skąd mówię? Chcę tylko pokazać, co się stanie, jeśli ktoś jest nieuważny i stwierdzi, że mogę sobie przyjść i zawalczyć w czymś. Ja tylko mam zamiar udowadniać, że nie jest to dobry pomysł. Jeszcze, żeby był jeden, to pół biedy. Czy w tej ciekawości chcę coś sprawdzić, czy nie mogę, a szkoda. Fajnie, że trafiam. I uwaga, oto przykład, dlaczego nie powinniśmy tego robić. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Mam go zdosobniejsze na wydarzenia, ponieważ to właśnie nie mu dałem okulary przeciwksiężycowe. Cóż. Pozwolę sobie natychmiast się stąd wynieść. Wiecie co, na chwilę? Nie, to tyle.
Dzięki, stary. Dzięki wam, mogę znowu znaleźć maczę. Jeśli jesteś, czy mogę na Polsce, to proszę. Kiedy zostały członkiem swojej drużyny? Nie, taki zły. Może kiedyś. No i dobrze pamiętam, na chwilę obecną to są praktycznie wszyscy członkowie mojej drużyny, którzy mogliby się w niej znaleźć. Chyba, że o kimś straszliwie zapominam, ale wydaje mi się.